Złotoryjscy policjanci zatrzymali z narkotykami 16 szesnastolatka, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Nastolatek był poszukiwany w związku z tym, że sąd rejonowy w Złotoryi wydał nakaz doprowadzenia go do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Chłopak dostał taki środek w związku z popełnionymi czynami karalnymi oraz przejawami demoralizacji. Sam nie stawił się do tego ośrodka, w związku z tym policja otrzymała czynności zlecone takie, żeby poszukiwać tego chłopca. Chłopiec, jak się okazało, zamiast w domu ukrywał się u kolegi. Policjanie... Ustalili adres i zapukali do drzwi mieszkania. Okazało się, że był to bardzo dobry trop. Chłopak został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie gminy Pielgrzymka. Konkretnie ukrył się w miejscu dość nietypowym, ponieważ w szafie ubraniowej. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli przy nim dodatkowo białą, krystaliczną substancję. Badanie narkotesterem, narkotesterem wykazało, że była to metamfetamina. 16-latek usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i kradzieży mienia. Trafił już do ośrodka wychowawczego. O jego losie zdecyduje sąd.